Hej, tu Karolina. Witam Was z mojego biurka w moim biurze. Oczywiście trochę się śmieję, dlatego że jesteśmy w salonie w moim domu rodzinnym, czyli w miejscu, które na ten moment sobie zaadoptowałam jako moje biuro, gdzie siedzę sobie z komputerem. I pomyślałam, że dzisiaj opowiadam Wam o tym i też pokażę Wam poniekąd, jak wyglądają moje poranki, kiedy pracuję z domu, czyli jak to wygląda, kiedy wstaję, jak się organizuję. Co prawda w zeszłym roku pojawiła się poranna rutyna, trochę się w moim życiu zmieniło i też postanowiłam, jako że niedawno pojawiła się wieczorna rutyna, teraz czas na poranną rutynę, stwierdziłam, że w tym okresie przejściowym w moim życiu, kiedy właśnie tutaj w Łodzi spędzam sporo czasu, chcę to uwiecznić, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Trochę Was tutaj, mam nadzieję, zaciekawiłam. Chciałabym na koniec tego filmu podzielić się z Wami taką małą refleksją, ale najpierw przejdźmy do pobudki. Budzę się codziennie około 7:30, ponieważ wtedy moja mama wychodzi do pracy, a mój pies albo szczeka, albo wskakuje mi na drzwi pokoju. Także to jest mój budzik, z czego bardzo się w sumie cieszę, bo lubię wcześniej wstawać i wcześniej zaczynać dzień i brać się za różnego rodzaju przyjemne rzeczy, jak i nieuniknione obowiązki, które też, przyznam szczerze, bardzo lubię. I dzień zaczynam od pisania intuicyjnego, od tak zwanego journaling, ale też od strumienia świadomości, tak to podniosę, brzmi. Mówiłam o tym też jakiś czas temu. Wygląda to tak, że bierzemy sobie pustą kartkę, czystą kartkę papieru, która czeka na nas już na stoliku nocnym, czy tam na ziemi, czy tam na poduszce. I rano po przebudzeniu pierwsza rzecz, jaką robimy, to zanotowanie kilku zdań, kilku stron słów. O czym mamy pisać? Nie wiadomo. To jest strumień naszej świadomości, czyli piszemy to, co nam po prostu myśli podsuną. I jeżeli Was to trochę stresuje, zastanawiacie się, o czym macie pisać, właśnie to napiszcie. Nie wiem zupełnie, co mam napisać. Jest to dosyć dziwne i stresujące. I uwierzcie mi, popłyniecie i otworzycie się i napiszecie na pewno coś ważnego. Ale to jest ważne tylko w tej chwili. Strumień świadomości polega na tym, że pozbywamy się myśli, które gdzieś nas blokują, które siedzą z tyłu głowy i nie pozwalają nam zacząć dzień od zera z pełnią energii. W moim przypadku na przykład ja przez okres pisania licencjatu byłam bardzo, bardzo, bardzo zestresowana i budziłam się w natłoku myśli tego, co muszę zrobić. Mimo że miałam gotową listę, miałam kalendarze i byłam całkiem dobrze zorganizowana. Jednak kiedy zaczęłam budzić się rano i wypisywać sobie, co mam zrobić, widziałam, że mam wszystko pod kontrolą, że ten dzień będzie spoko, że te rzeczy są do zrobienia i to mi absolutnie odpuszczało takie duże napięcie. I to, co robicie z tą kartką, to absolutnie nic. Więcej do tego nie wracacie, nie czytacie tego, możecie się to spalić, nie ma to najmniejszego znaczenia. Po prostu w tej chwili od rana wylewacie z siebie jakieś pierwsze poranne obawy i wasz dzień jest o wiele lepszy. Naprawdę Wam gwarantuję. Spróbujcie, to jest ekstra i wiem to od Asi Łożyńskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Druga rzecz, którą robię, to jest 5 Minute Journal, też coś, o czym mówiłam tyle razy. Jest to dziennik wymyślony przez Mimi i Alexa Icon, których też uwielbiam i też ich Wam podlinkuję. Polecam. I oni oczywiście wyprodukowali taki fizyczny dziennik, ale sami zachęcają, żeby robić to w domu w dowolnym notesie i tak też robię to ja. Polega to na tym, że rano piszemy datę i notujemy sobie jestem wdzięczna za. I wypisujecie trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Na przykład, że świeci słońce, za Waszą rodzinę oraz za to, że nie wiem, są wakacje. Albo za to, że jesteście zdrowi. Albo za to, że Wasz przyjaciel dostał pracę. To nie ma znaczenia. Jesteście wdzięczni na pewno za wiele rzeczy, ale warto się nad tym czasami zastanowić, nawet w najgorszy dzień. Pamiętajcie. Kolejna rzecz to trzy rzeczy, które sprawiłyby, że dzisiejszy dzień będzie super. Na przykład nie będzie padał deszcz, w pracy dostanę pochwałę i ugotuję super obiad. Cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Wymyśliłam coś kompletnie randomowego w tym momencie. I następnie piszemy jedno zdanie afirmacji, czyli jestem, trzy kropeczki, jestem miła dla innych, jestem obecna w chwili tu i teraz, jestem pewna siebie, jestem dobrym mówcą, jeżeli macie jakieś przemówienie tego dnia zaplanowane, albo jestem odważna, jeżeli wspinacie się albo pokonujecie jakieś inne swoje słabości. Trochę teraz mówię, improwizuję z tymi pomysłami, ale to może być cokolwiek. To, jak chcecie się czuć, to, jak
chcecie, żebyście zachowali się tego dnia, to piszecie w tej afirmacji po to, żeby dodać sobie tej wewnętrznej siły. I kiedy już to zrobię, już moje myśli są uspokojone, przelałam je na papier, przechodzę do medytacji. Bardzo chciałabym zrobić z Wami osobny film o medytacji, może najlepiej podcast o medytacji, bo jest to tak duży temat, że nie chciałabym teraz tutaj dominować tej porannej rutyny. Ale wcześniej medytowałam z aplikacją Headspace, teraz medytuję bez niczego, po prostu siedzę na łóżku, siedzę z krzyżnym, zamykam oczy i staram się jak najdłużej siedzieć w spokoju. 5 minut, 10 minut, różnie bywa, ale bardzo, bardzo zależy mi, żeby to była część mojej porannej rutyny. No, oczywiście przez ten cały czas koło mnie leży woda, bo piję po prostu wodę z kranu każdego poranka, gasząc pragnienie. Kolejna rzecz to idę do łazienki i mam swoje oczywiście pielęgnacyjne tutaj rytuały. Myję twarz, używam teraz takiego bardzo fajnego olejko płynu z Lush Botanicals. Wstrząsam go, nakładam na dłonie, wmasowuję w twarz, robię sobie taki poranny, pobudzający masaż twarzy. I fajna rzecz w tym produkcie to jest to, że po zwilżeniu twarzy, kiedy mamy ten produkt na buzi, on zmienia swoją konsystencję i on staje się właśnie takim płynem myjącym. Więc to, co ja robię, to biorę moją gąbkę Konjac z Hello Body, moczę ją w wodzie, odciskam lekko i zaczynam masować sobie twarz i właśnie wtedy działa mi lepiej ten płyn z Lush Botanicals, plus w ogóle konjak jest ekstra. Jest to naturalna gąbka, którą możecie w ogóle stosować bez żadnego produktu, co ja też już robiłam, nie wiem, z półtora roku temu czy rok temu. Natomiast ja sobie po prostu podbijam to działanie żelu. Oczywiście całość spłukuję wodą, następnie spsikuję twarz hydrolatem różanym z Natu Handmade. Jest to mój tonik, mój ukochany tonik. Tonik jest ważny, powtarzam to za każdym razem, ponieważ wyrównuje nam pH skóry. I następnie oczywiście czekam, aż hydrolat się wchłonie, nakładam esencję z Recibo. Bardzo fajny produkt, też Wam serdecznie polecam. Ona też wchłania się powolutku, wtedy czas na krem pod oczy. I teraz stosuję krem z Purite z prawdziwym złotem i ten krem jest złotem. Naprawdę jest to górna półka i mnie sprawdza się świetnie. Wierzę w to, że już w młodszym wieku warto ten krem pod oczy używać. I potem powiem Wam, że to zależy od tego, jaka jest pogoda, jak wygląda moja skóra i czy będę nosiła make-up. Czasami nakładam serum, czasem nie. Polecam Wam serum z właśnie z Lush Botanicals, aczkolwiek ono jest takie bardziej natłuszczające. Fajne jest matujące serum z Recibo, które zdarzało mi się ostatnio właśnie używać przy tych wszystkich upałach, szczerze mówiąc. I następnie czas na krem, no mój ukochany, to jest ten krem z Frigia, Face the Cream, ale ja też testuję naprawdę sporo kremów, także to się u mnie gdzieś tam zmienia i bardzo lubię rozświetlać sobie buzię. Polecałam Wam wielokrotnie krem rozświetlający z Recibo, który naprawdę zostawia niesamowity efekt. Teraz też testuję Glow Booster z Hello Body i też sprawdza się bardzo, bardzo fajnie. A jeżeli nie rozświetlam twarzy, czasami na przykład nakładam ochronny krem miejski, też z Recibo, chociaż on mi się bardziej kojarzy z zimą. No ale mówię, to jest taki mój klasyczny, moje klasyczne warianty, raczej kiedy makijażu nie nakładam, bo wtedy to rozświetlenie po Glow Boosterze czy też po kremie z Recibo zastępuje mi ten makijaż. Też umówmy się, kiedy jestem w domu, też nie czuję szczególnej potrzeby, żeby ten makijaż nakładać. Oczywiście jeszcze myję zęby bambusową szczoteczką i jestem, słuchajcie, gotowa. Schodzę na dół, przygotowuję sok z selera, który ma mnóstwo wartości odżywczych i który staram się pić codziennie w tygodniu, ale powiedzmy przynajmniej 3 razy w tygodniu rano staram się go wypić i też polecam Wam sobie użyć słomki metalowej do yerby mate, bo wtedy ten miąższ Was, mnie on strasznie denerwuje, więc to nam fajnie filtruje miąższ. Piję sobie ten sok powoli i w międzyczasie lecę też się przebrać. Ważne dla mnie jest, żeby dobrze się czuć, kiedy pracuję w domu, ale też nie wyglądać zbyt po domu, zbyt lubiarsko, że tak powiem, tylko raczej celuję w taki bardziej wyjściowy dres, no może niekoniecznie taką czarną sukienkę jak dzisiaj, ale to specjalnie dla Was sobie ją założyłam, tak notabene to jest z lumpeksu, także polecam. A propos ciuchów, chciałam Wam dodać, że odkryłam genialną markę etyczną, bieliźnianą i już w końcu mam argument, żeby nie
mówić, że muszę iść do H&M-u, bo nie mam gdzie kupić etycznej bielizny. Jest to marka Organic Basics. Mają oni nie tylko bieliznę, bo też tam są takie właśnie ubrania po domu, czy też sportowe. I one są wszystkie z organicznej bawełny lub też z recyklingu. Naprawdę to jest najwyższa jakość, cudowne materiały i są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. I oczywiście, tak jak mówiłam, ubieram się w coś wygodnego. I po raz pierwszy tak naprawdę łączę się ze światem, bo dopiero wtedy wyłączam tryb samolotowy. Uważam, że ważne jest takie wyciszenie i spokój od rana, żeby nie zarzucać się tymi wszystkimi stymulantami, informacjami, które dostajemy przez media społecznościowe. I dopiero kiedy jestem już ubrana, sok wypity, schodzę sobie na dół tutaj do mojego biura, włączam tryb niesamolotowy. Najczęściej tam nastawiam kawę. I w międzyczasie, kiedy ta kawa się parzy, kiedy ją zaczynam sobie popijać, to patrzę sobie mniej więcej, co mam do zrobienia na dany dzień, patrzę na moją listę, otwieram sobie maila, mniej więcej wiem, na czym stoję i zanim przejdę do pracy, to szykuję sobie śniadanie, także bez śniadania dzień się nie zaczyna. Staram się też to śniadanie jeść na dworze, nie pracując, skupiając się na jedzeniu, chociaż przyznam szczerze, że tam puszczam sobie jakiś filmik w tle. I po śniadaniu, jeszcze dopijając kawę, przechodzę już do pracy właśnie z mojego super domowego biura, moi drodzy. I to jest ten moment, kiedy chciałabym podzielić się z Wami taką refleksją, bo jestem teraz w domu na ten moment, jakby live update nadejdzie. Uwierzcie mi, za miesiąc ten live update będzie i to będzie bardzo wiele się będzie działo i to będzie mega ogłoszenie, natomiast nasza mnie taka refleksja, że oczywiście kocham być w domu, to jest moja rodzina, to jest wspomnienie, tutaj mam też znajomych i Polska to jest wspaniałe miejsce i jest dla mnie oczywiście wyjątkowe, bo to jest moja ojczyzna. Natomiast naszła mnie taka refleksja, która gdzieś tam zapoczątkowała się już w Edynburgu, że ja bardzo lubię spędzać czas w międzynarodowym towarzystwie. W Edynburgu otaczałam się ludźmi z całego świata, z różnych kultur, z różnych teł, różnych narodowości. I sprawiało mi to bardzo dużo radości na co dzień i było to dla mnie świetnym doświadczeniem. I nie sądziłam, że jak przyjdę do Polski, to tak bardzo będzie mi tego brakowało. I teraz naprawdę zrozumiałam, jaką ogromną wartością dodaną jest to środowisko ludzi, którzy są różnorodni. Na zdrowie, Kubuniu. To, jak ogromną lekcją jest dla nas obcowanie w takim towarzystwie i też jakim jest to takim małym wyzwaniem, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo kiedy otaczamy się taką różnorodnością, nagle podważamy gdzieś nasz światopogląd, widzimy, że można robić rzeczy inaczej, ale to wcale nie oznacza, że lepiej lub gorzej. I ta wymiana kulturowa jest czymś, co ja uwielbiam, czego ja uwielbiam doświadczać na co dzień i powiem Wam, trochę mi tego brakuje, także pomimo, że uwielbiam być tutaj w tym moim biurze i pracować z domu, to wiem, że świat czeka i jestem gotowa trochę odmienić swoją codzienność i gdzieś wrócić do tych międzynarodowych doświadczeń. No ale dobrze, zostawiam Was z tą refleksją. Jestem ciekawa, czy Wy też czasem tak myślicie, tak macie, czy macie jakieś doświadczenia podobne. Jeżeli chodzi o poranki, o rytuały, to oczywiście czekam na Wasze inspiracje i rekomendacje. Dziękuję, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia już za tydzień w piątek. Pa, pa!